Siemanko Mugole, no akurat zaczęła gadać. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z Hogwarts Legacy. Powróciliśmy do zamku, bo polataliśmy tych misji, porobiliśmy już sporo pobocznych. Cały czas poboczną zrobimy, ale w zamku teraz postanowiłem, że niech się coś dzieje. Więc jesteśmy w zamku i mamy porozmawiać z Puchonką w skrzydle astronomii. Już tutaj jesteśmy przy niej. Już wam pokazuję, co to za misja. A misja nazywa się Wszystko dobre, co dobrze dzwoni. Skrzydła astronomii Puchonka czymś się denerwuje. Może zdołam jej jakoś pomóc. No i już zaraz zobaczymy, co ona potrzebuje. Now what am I supposed to do? Pardon me, is everything all right? No, no it's not. We only had two bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck. Unable to tell which bell goes where. Okay, dlaczego te dzwony są takie ważne? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Okay, czy profesor Black naprawdę ściągnął dzwony z powodu bólu głowy? It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Okej, dlaczego sama nie zajmiesz się dzwonami? If only two bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Okej, chyba jestem w stanie pomóc dzwonami. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower, just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Okay. Wszystko dobre, co dobrze dzwoni, no to idziemy. Just inside in the bell tower. Przy okazji jeszcze może znajdziemy jakieś znajdźki, których jeszcze nie udało się nam... Tu mam iść prosto, ale tu mamy jakieś znajdźki. Czyżby mamy tutaj na poziomie drugim potrafimy otwierać zamki, więc czemu nie? Czemu nie otworzymy? O, znowu mieliśmy delikatną zwiechę graficzną. Pięknie. No i wchodzimy. Skrzyneczka, nawet będzie więcej niż jedna. Raz. O, jeszcze demiguys mamy, no pięknie. Kolejny liścik. Krzyneczka. Jeszcze gdzieś tutaj musi być. O, i kolejna strona przewodnika. Co tutaj jest? Szafa bogina. Stara szafka, w której podobno kiedyś znajdował się potężny bogin. Ponoć do jego pokonania potrzebne było 5 nauczycieli, gdyż stworzenie zmieniło się w wilkołaka, tornado, talerz Haggisu, rogogona węgierskiego i czyjąś teściową. Okej, okay, ale tutaj jeszcze coś było, prawda? Demiguys, gdzie on jest? Tam. A, musi być noc, czyli już... Robimy. Czekaj, tak. Zaraz, jak zwykle, upadniemy, ale mamy przed nami demiguys. Posążek. No i pięknie, dobrze. To idziemy dalej.
żeby te dzwony. Na zewnątrz, teraz w lewo. Tutaj. Ale tu widzę, jeszcze jest jakiś pokoik, którego jeszcze nie zwiedziliśmy. Pyk. No i super. Taki skrócik jest, Adi, widzisz? Nie wiem jeszcze do czego. A, do skrzynki. O, i strona przewodnika, no tak. Nie Akio, co my tutaj robiliśmy? Puls Leviosa, tak. Dokładnie. Kolejna strona przewodnika, to nas cieszy. Jeszcze jedna w Hogwardzie została strona przewodnika do znalezienia. Znaczy się w sensie... na ten moment. Dobra. Spadamy. Dzień dobry, zostałem Jolkę. O, znowu mamy. No my w Hogwardzie to tak naprawdę mało tych znajdziek szukaliśmy, nie było na to czasu do tej pory. Ale jak już idziemy, to czemu nie? Czemu by nie spróbować? Kolejne otwarte, pięknie. Tak jest. O, kolejne tutaj będzie, ale... A, tędy też mogę przejść, widzisz, to takie ukry... A, proszę, jest i strona przewodnika i latająca też była strona przewodnika. Posąg Sfinksa. No i pięknie to mamy. I tutaj gdzieś latała, więc muszę zrobić to. Kolejna strona zebrana. Tutaj jeszcze było Alohomora. Poszperamy. Fajnie wrócić do Hogwartu, wam powiem. No dalej, co tu? No. Pięknie. I jest otwarte. O, jest jakiś skrzacik. Skrzyneczka. Coś tu jest? Jest jeszcze jakaś notatka, profesor. Dobrze, tutaj nic, ale tu jeszcze albo pod nami, albo gdzieś tutaj powinno być. A tutaj. Tylko nie wiem czemu. Tu jest skrzynka. Też trzeba odblokować nawet skrzynię. Pyk, otwarta. Dobra, mamy to. O, tutaj Leviosa znowu. Dawaj strony przewodnika. My zbieramy wszystkie strony. Ale już chyba mamy pewne... O, tutaj coś trzeba zrobić. Nie, to nie to. Leviosa też nie. Pulso może. Tak jest. No i mamy przejście, panie kolego. Pokój łamigłówek de Pulso 2, ale my tutaj na razie nie chcemy. Sobie jeszcze wrócimy. Nie wiem czemu tutaj można gdzieś... Jest jeszcze jakaś skrzynka podobno. Tutaj centralnie. To, że ja jej kurczę nie widzę. A ty co ty tutaj, duszek? Może gdzieś na dole być ta skrzynia, wiesz, Adi? Może. Tu byliśmy, nie? Działa. No szkoda, dobra.
To idziemy tak, jak nam każą w tej chwili, czyli tutaj. Gdzieś tutaj zaraz te dzwony będą. O, tutaj mam poczekać, widzę, dobra. Moment, gdzieś tutaj jest blisko strona przewodnika. A tutaj. Pięknie, zbieramy kolejną stronę. Okna historii magii. No i tutaj czekamy teraz, czekaj. I mamy iść prosto. No ci tutaj już na lekcjach są. Rozpocznij misję. Today's lesson we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Muszę kręcić kurczę, żeby nie zasnąć. Wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Bo będzie tak szybko szedł. A, idź za profesorem, no idziemy. Że on przechodzi przez ściany, no tu jest. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellion. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Okay. Bardzo brzmi znajomo. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Hodgok said he was an ancestor of Ranrok. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Okay. Weź stronę przewodnika. Matko, gdzie ona jest? Chyba trzeba poszukać. No to na pewno. O. Tylko nie wiem, czy to jest ta. Tak. Ta czaszka słynnego krawca, który zręcznie robótki naprawił niezliczne płaszcze czarownic i czarodziejów podczas rebelii goblinów w 1752. Dzięki temu uniknęli rozchorowania się podczas bitwy. A to chyba nie ta misja, co mieliśmy robić, ty. Mieliśmy jakieś dzwony robić. To była niezła zabawa, to tylko strata czasu. No dobra, już nie będę taki. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Okay.
Standing in eternal teraz weź stronę przewodnika Osir. Góry. Keen-eyed students will spot the statue of Sir Halfpuddle of the chief. This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful. Ale to nie, to jest inne. I suppose successful is a relative term, since whoever cast it didn't live to tell tale. Tutaj nie ma, to idziemy na drugą stronę zobaczyć. Tutaj coś? No tu coś jest. No i to jest chyba to, machający rycerz. Tak, wrócić do profesora. No, teraz zacznę. To chyba nie jest ta misja. Mieliśmy coś. Well done. Alas, Sir Halfpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. No to wiem. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Dal mnie to nie dziwi, nie, dobra, szkoda. Wizards can't get along. True, but imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. O, i czyżby już ukończone? Tak, zajęcia z historii magii to było. To była inna. Tak, to była inna. History is written by those who do their schoolwork. Więc my musimy szybko wejść w dziennik. Zrobimy sobie tą drugą też misję i to było wszystko dobre właśnie. To mieliśmy śledzić. To musi być gdzieś niedaleko, bo my szliśmy po drodze. Właśnie. Nie wiem czemu tu się jeszcze pali. Jeszcze się pali. Tutaj. Nie wiem dlaczego, widzisz? Mhm. Idzie. To nic nie daje. No dobra. Chyba, że muszę tutaj udać się do sali muzycznej. No dobra, to opuszczamy. Do góry. Jeszcze wyżej. A może to u góry pokazuje. Okay. Tu nie. A? No tutaj sobie wejdziemy na chwilę. Aloha Mora. I znowu zgubimy tą misję. Znając moje szczęście. Dobra, mamy drzwiczki otwarte. Co my tu mamy? O! Confringo! Pięknie, strona przewodnika. O, wiem, wiem, lubię tą łamigłówkę. Pamiętam jak ja miałem z tym problemy, no ale dobra, teraz już wiem o co chodzi. A więc, tak, liczymy szybko. Czyli odkryj 2 plus kozioł, czyli kozioł, gdzie mamy kozła. Tak głupio tu widać, tak cień pada, o tu będzie lepiej. 01 kozioł to jest 012. 2 plus 2 to jest 4, czyli potrzebujemy 6. Czyli tu musi być 01, 2, 3, 4, 6. Czyli musi być ta jaszczurka. Ta jaszczurka musi być. Ta jaszczurka musi być.
Aj. Nie, nie, Confringo, obróć. Ta jaszczurka taka. O, to musi być. I na dole. I na dole mamy 1 plus 3, to jest 4. A ma być 7. Tak, to musi być 3, czyli 0, 1, 2, 3. Ten tutaj taki. Ja tutaj to widać, ale no dobra, spróbujemy to znaleźć. To nie to. Też nie to. To chyba jest to. Nie, to nie jest to. To też nie jest to. To nie to. Nie, no to któreś z tych. Smok to jest? Tak, tak, to jest smok. I proszę bardzo, drzwi otwarte. Jesteśmy. Mamy skrzyneczki, aż dwie. Raz i dwa. Tutaj już chyba więcej nie ma, ani stron przewodnika nie ma. No dobra. Po raz dwa zrobiliśmy, to teraz możemy iść dalej do sali muzycznej się bać. Nie to, czyli tędy, dobrze idę. Tak. Jesteśmy. Tam gra na czymś. Na pewno one są na górze, tutaj nam podpowiada, ale my tu jeszcze wiemy, że jest właśnie i strona przewodnika. Co tu mamy? Żabi chór! No żabi chór, tak, żaby. O, słychać. A, tutaj trzeba się schować. A mianowicie potrzebujemy zaklęcie niewidzialności. Pięknie. 500. A tu tunel jest jeszcze. Czynka. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale dobra, to tędy lepiej nie idę na razie, ale widzę, że co chwilę są różne przejścia. Różnego rodzaju, czyli do góry tutaj nam kazali iść, tak. Prawda? Na skrzynka, Alohomora. Otwarte. Co dostaniemy? Gogle przeciwsłoneczne. Gogle mogą być przeciwsłoneczne? No widzisz? Jest dzwon, szefie. No dobra, tylko gdzie go muszę... A, tam! Tak, tak, bo mam. To czemu muszę go... O! Jeden już znaleziony. Ja jeszcze? Jeden. Miały być dwa. No tak. No i proszę bardzo. Boni po uszach. Tak. Mamy. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. No i grają. Ale wróć do Evangeliny. Tak, ja wiem, ale tu jest, widzisz, synek, jeszcze gdzieś skrzyneczka. Gdzieś tu powinna być skrzyneczka. Widziałeś? O to chodziło. Dobra, czy ja mogę tędy do niej wrócić? Nie. Ale jest jeszcze jedna skrzyneczka. To jest ta z okiem, nie? Chyba. A nie, zwykła. No, ale niezidentyfikowany przedmiot. O, jakaś żaba. Czemu wejść? Dobra, bo mnie wypluje może z tamtej strony. Tak.
pokój. I teraz nie może znaleźć. Ale zaraz, już znalazł. Leciąka. I spajak. Miałeś, opłacało się. Powrotem. Wypluli nas. Dobra, czyli musimy iść tutaj. My niekoniecznie tutaj chyba, synek, wiesz? To nie prowadzi, to jednak chyba góra była. Ale gdzie tam pójdziesz? Nie wiem. I ci mówi za na dół. Gdzie mówi? Chyba. Weźmy sobie mapę, to się szybciej tam przetransportujemy w ten sposób, coś czujemy. Jesteśmy tu. Tu sobie podróż szybką zrobimy. I odznaczyłem misję przez przypadek, więc muszę ją zaznaczyć. I będziemy mieli kolejną misję wykonaną. Dobra, w misję. Szybciutko, pach. Tak, mamy do niej wrócić. To już daleko nie powinno być. Czyli tutaj. Rebellion. Ma gdzieś tu jest, no właśnie. If he thinks he's getting away with this, he has another thing coming. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. No, widzisz. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. No i mamy to. Wszystkie wszystko dobre, co dobrze dzwoni. Kolejna misja udana. 11 z 32 jeszcze. Ojejka, dużo, dużo jeszcze tych misji przed nami. A dzisiaj mam nadzieję, że wam się podobało. Ale jeszcze zanim skończymy, to oczywiście wyposażenie troszeczkę doszło tutaj. No to jest niezidentyfikowane. Tutaj to też nie, to jest gorsze. Jakaś kolejna tutaj różdżka, a jeszcze była tutaj, nie różdżka, tylko rękojeść do różdżki, tak. Tutaj mamy to wszystko słabsze od tego, co mam. A to pójdzie na sprzedaż, nie, ale... Na dole. To mam, to jest moje. A nie, to nie, ale to... Ale to nam ofensywę obniża, a tylko 5 dodaje obrony. A, okej. To tutaj mamy, to nie, słabsze. To jeszcze nie mogę. Bo oczywiście muszę pierw zobaczyć, co to będzie. Pętasz, tutaj znowuż coś tych stron trochę pozbieraliśmy. A najwięcej to teraz będzie tutaj w kolekcji, coś czuję, bo tutaj na różdżka, znaczy to rękojeść. Pucharki, no to właśnie nasze pucharki, to są te strony przewodnika, ich tutaj sporo z tego, co pamiętam, właśnie widzicie. Mieliśmy te to. Totemy. I teraz zostało nam to jeszcze. O kurczę, tutaj faktycznie dużo żabi chór. Lady. Chyba, nie, już myślałem, że wszystkie, ale jeszcze Sphinx był. No. I teraz mam, a nie, jeszcze wyzwania, co my skończyliśmy? No wiadomo, strony przewodnika. W Hogwardzie ukończyliśmy, tak naprawdę, więc w Hogwardzie mamy już wszystkie strony przewodnika. Pięknie, w Hogsmeade jeszcze nie. Ale to spokojnie. Damy radę. Kolekcję. Dostaliśmy oczywiście uroczystą szatę Hogwartu. Pięknie. No tak więc, Mugolaki, mam nadzieję, że się podobały te dwie dzisiejsze misje. Jeżeli tak, to zostawiamy łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanał, to również was z góry do tego zachęcam. A za dzisiaj już się z wami żegnam, z Adim razem. Pa! To tyle od nas, pozdrowienia, Adi się dzisiaj nagadał, ale spoko, to tyle na dziś, koniec psot, cześć!